Studia podyplomowe będą właśnie dla nauczycieli, czyli powinni być to absolwenci wychowania fizycznego i zakres podstawowy, taki cel będzie, bo chcemy kształcić nauczycieli, którzy będą zajmować się dziećmi. Czyli to będą zajęcia dla nauczycieli, którzy następnie pójdą do szkół i będą uczyć dzieci w zakresie wychowania fizycznego z elementami jogi. Tak by się zdawało, że to jest inna kultura. To jest natura, a wszyscy mają do czynienia z naturą taką samą, czy to jest w Indiach, czy to jest tutaj w Polsce. Tylko tam jakby wcześniej to zrozumieli, tam zrozumieli jakieś 5000 lat temu, że integracja z naturą, która w tej chwili ma jakby kłopoty, jest bardzo ważna. No więc to nie jest tak, że to jest jakby inna kultura, to jest ta sama kultura, bo jest ta sama natura. Będę miał przyjemność być jak gdyby koordynatorem działań ze strony rektora. Dyrektorem Instytutu będzie Piusz Mital, dyrektor Sulisławia. Chcemy na początek uruchomić od lutego studia podyplomowe w zakresie jogi i ajurwedy. To jest pierwsza podstawowa sprawa i cel tutaj naszych działań. No jak Państwo słyszeli tutaj wypowiedź profesora Bara, te działania będą o wiele wszechstronniejsze, prawda? Będą związane z promocją kultury Indii, całej filozofii, idei jogi i ajurwedy. Natomiast my też jak gdyby łączymy te wątki, ale patrzymy bardzo pragmatycznie, prawda? Jesteśmy zainteresowani zwiększeniem liczby studentów zainteresowanych studiami podyplomowymi, a więc magistrów właśnie w zakresie jogi i ajurwedy, z perspektywą, i to dosyć szybką, otworzenia jednej czy dwóch specjalizacji. Jeszcze dokładnie, precyzyjnie trudno na ten moment powiedzieć, ale wykorzystując ten potencjał, który mamy na fizjoterapii, w szczególności i na turystyce i rekreacji. Jak wiadomo, ideą tutaj profesora, pana profesora Bara jest, żeby WF-iści, magistrowie byli tą kadrą przyszłą, która będzie w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach wychowania fizycznego i nie tylko wprowadzać do programów edukacyjnych w szkołach polskich właśnie jogę i ajurwedę. Instytut będzie się zajmował, podobnie jak Instytut Konfucjusza, bardzo szeroką działalnością. Będzie prowadził tak samo studia podyplomowe, jak będzie wchodził do zajęć, do nakładek pewnych zajęć na kierunkach studiów, które prowadzimy, na wychowaniu fizycznym, na turystyce i rekreacji. To nie jest tak, że działalność będzie polegała tylko na skoszarowaniu grup, bo takie są wymogi tutaj w ramach tych studiów na miejscu ze swoim mistrzem, ale to także będzie dzielenie się, obiektywne dzielenie się umiejętnościami, które będzie można dedykować naszym absolwentom Wydziału Wychowania Fizycznego, fizjoterapii, turystyki, rekreacji. To, co powiedziałem, również technologii żywności, żywienia człowieka. W tym pakiecie idzie nie tylko yoga i ajurweda, w tym pakiecie idą całe Indie z ich bogactwem kulturowym, naukowym, a w konsekwencji stąd tu obecność marszałka gospodarczy. Po prostu jest bardzo dużo osób, które interesuje się jogą, tym stylem życia, godzeniem właśnie tych zasad, o których mówi yoga, z tym, jak my w ogóle funkcjonujemy. Więc tutaj mówimy, że te studia są dla zainteresowanych i uzupełniające, więc rozumiemy to, ja myślę, że tak panowie to rozumieją, że absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, czy też takiego instytutu, czy też takiego wydziału jak na Politechnice, po prostu... No, jeżeli się tym interesuje, jest przekonany do tego, że powinien rozszerzyć swoją wiedzę, wtedy rozszerza swoją wiedzę właśnie o te obszary. Prawdziwe słowo to jest jog. Jog to jest połączenie. To znaczy połączenie naszego ciała z naszym umysłem i duszą. To jest yoga. Ajurweda to jest cała, tak już wcześniej mówiliśmy, nauka o naszym życiu. Od podstaw, od narodzenia aż do śmierci. W jaki sposób prowadzić nasze życie, żeby nie chorować. Na tym polega cała ajurweda, profilaktyka. Jedną złotówkę wydaną na profilaktykę, to jest tak jakby dziesiątki tysięcy złotych wydane na medycynę konwencjonalną. Ci właśnie państwo, ci ludzie, ambasadorowie Indii w Polsce, poszukiwali kontaktu. Tym kontaktem będzie Politechnika Opolska, dając dobry przykład sprzed 6 lat na to, że my potrafimy współpracować z krajami Orientu. I chcę jeszcze raz podkreślić to, co powiedziałem. Joga nie jest religią, jakkolwiek Politechnika Opolska otwarta jest na wszystkie religie. I mamy studentów wszystkich wyznań, katolików, prawosławnych, protestantów, muzułmanów. Być może nie mamy studentów z Izraela. Natomiast jesteśmy otwarci jak najbardziej na wszystkie filozofie naukowe, na wszystkie religie, a jeśli jesteśmy na coś zamknięci, to na politykę.
Politechnika Opolska.